Prezydent Zeleński mówi, że wojna w jego kraju zjednoczyła całą Europę. I tylko w ten sposób, jednocząc się, możemy powstrzymać tego brutalnego szaleńca. Zjednoczmy się, pokażmy, że potrafimy. Sława Ukrainie! Mam tego dość! Witajcie, tu Marianna Schreiber. To, co Putin robi na Ukrainie, to istne ludobójstwo. Mordowane są dzieci, mordowana jest ludność cywilna, liczona już w tysiącach ofiar. Setki tysięcy obywateli Ukrainy przechodzą przez granicę do Polski, uciekając przed wojną. Ostatnio sama byłam na granicy, zobaczcie. Znajduję się właśnie na przejściu granicznym w Dorohusku. I tutaj miałam okazję porozmawiać chwilę z panem ze Straży Granicznej. Niestety nie chciał udzielić wielu informacji, powiedział tylko, że sytuacja jest bardzo trudna, że tak naprawdę nie wiadomo, gdzie znajduje się oblicze zagrożenia szerzej niż to, co tylko podawane jest w mediach. Kazał nam jak najszybciej wyjeżdżać, powiedział, że jest to bardzo zagrożony teren. Sytuacja jest napięta. Zrzucane są bomby, rakiety na domy mieszkalne, na szpitale, na szkoły, na domy dziecka, na przedszkola. Dzieci są mordowane z zimną krwią. Rosjanie nie pozwalają nawet zabierać ciał, ratować rannych. W Mariupolu zginęła 6-letnia dziewczynka w wyniku ostrzału. Dziewczynka w wieku mojej córki. Przez wzgląd na to, że prezydent Ukrainy wcześniej był aktorem i komikiem, wiele osób śmiało się z niego. Nie wierzyli w niego. Teraz w obliczu zagrożenia stał się prawdziwym bohaterem. Nie uciekł, nie schował się, tylko twardo stąpając po ziemi, broni własnej ojczyzny, walcząc z ludobójstwem. Obywatele Ukrainy własnym ciałem zatrzymują rosyjskie pojazdy. Mimo zagrożenia nie cofają się. Potrafią się jednoczyć, podają sobie pomocną dłoń. Oddają ostatnią kroplę krwi w imię ojczyzny. Dzisiaj wszyscy powinniśmy chylić czoła przed prezydentem Zeleńskim. Rosjanie spuścili już ponad 400 rakiet na Ukrainę. Kijów, Charków i Mariupol są na celowniku Rosjan. Ale Ukraina dzielnie odpiera te ataki i broni własnej ojczyzny. Wielka Brytania przekazała dużą ilość rakiet Ukrainie. Światowy Bank przekazał Ukrainie 3 miliardy dolarów. Berlin zmienił decyzję w sprawie sankcji dzięki Polsce. Jest prowadzona ofensywa dyplomatyczna. Jeszcze kilka dni przed wybuchem wojny na Ukrainie Polska przekazała broń i amunicję. Polska pomaga obywatelom Ukrainy i tak naprawdę staje się już ich drugim domem. O zaangażowaniu polityków i mieszkańców naszego kraju rozmawiałam ostatnio z obywatelami Ukrainy, którzy są już w Polsce. Mój ojciec dzisiaj poszedł i wziął automat do ręki i zaczął i jechać na granicę, kurwa. Po co? Jakby jak ktoś przyszedł i zabrał, to wszędzie bzdura, wszędzie. Ja mam rosyjskie korzenie, ja mam rodziców stąd, a jestem Ukraińcem. Po co? Czy czuje się pan bezpiecznie w Polsce? Powiem pani tak, że to jest nie koniec. Jeżeli Putin poszedł na Ukrainę, to będzie dalej Europa. Myśli pan, że Polska jest w stanie, ktokolwiek jest w stanie powstrzymać Putina przed tym, co się dzieje na Ukrainie? Cały świat, tylko cały świat. To jest nieogomony człowiek po prostu. On nie ma głowy w ogóle. Nazwałby pan Putina mordercą? Tak, tak, jasne, też tak. Mordercą. Morderstwo w białych rękawiczkach. Tak jest, tak jest. Od 1991 roku to jest morderstwo. Ona jest urodzona w Rosji, no mieszkała z mężem w Kijowie. Oni mieszkali z żona, ojciec i dzieciaki mieszkali w Kijowie. I ona mówi, że tak, wojska jest rosyjskie. Wojska jest rosyjskie w Ukrainie. To jest, no, prawda. Ми жили там, ну, как бы украинцы жили там спокойно до тех пор, пока президент Российской Федерации Путин не вел войска. И ну, сейчас эти войска не идут со всех границ, Приднестровье, Белоруссия, Крым, с границ России. То есть Украина полностью окружена. И
Это не мы там, ну это не украинцы убивают друг друга. Это россияне пришли и делают там войну. Вона мовить, що то не українці стріляють один в другого, а то Росія. То є Росія. Rząd organizuje transport dla uchodźców, lokale, żywność, wszelką pomoc materialną. Ale tego wszystkiego nie byłoby bez samorządów i bez was, bez wielu organizacji pozarządowych, bez fundacji, ale także wielu pojedynczych osób, krótko mówiąc, ludzi dobrej woli. Polacy pokazują, że potrafią się jednoczyć, że potrafią ponad podziałami czynić dobro. Co możemy zrobić, żeby powstrzymać Putina? Przecież to jest chory psychicznie szaleniec, który właśnie popełnia zbrodnię wojenną na Ukrainie. Morduje z zimną krwią. To ludobójca. Cała Polska, cały świat musi być razem. Tak jak mówi ten pan. Proszę panią, ja jestem realistą i powiem tak. W pojedynkę każdy kraj weźmie Putin. Natomiast 40-milionowa Ukraina, 40-milionowa Polska i kraje bałtyckie, jeśli by wszyscy ruszyli, obronią się przed Rosją. Natomiast w pojedynkę Putin będzie robił, co będzie chciał. Polski rząd solidaryzuje się z Ukrainą i daje przykład innym, jak należy to robić. Jeżeli byłaby solidarność między innymi i wszystkimi narodami z całego świata, moglibyśmy powstrzymać te działania Putina. Moim zdaniem jedyne, co można zrobić, to aby wszystkie kraje z całego świata odwróciły się od Rosji. Tylko to powstrzyma tego szaleńca przed brutalnym mordem na ludzkości. Polska świetnie pokazała, jak należy się solidaryzować z Ukrainą. Daje przykład innym i namawia do tego innych. We have proven our strength. We have proven that as at a minimum we are exactly the same as you are. So do prove that you are with us. Do prove that you will not let us go. Do prove that you indeed are Europeans, and then life will win over death, and light will win over darkness. Glory be to Ukraine. Prezydent Zeleński mówi, że wojna w jego kraju zjednoczyła całą Europę. I tylko w ten sposób, jednocząc się, możemy powstrzymać tego brutalnego szaleńca. Zjednoczmy się, pokażmy, że potrafimy. Sława Ukrainie! Dziękuję kochani, że jesteście, że oglądacie. Napiszcie w komentarzach, jak wy sądzicie, jak można powstrzymać Putina. Oglądajcie kolejny odcinek, dajcie łapkę w górę. Do zobaczenia, Marianna Schreiber.